Materac Thermal Rest Neoair X-Therm Regula. Materac dmuchany, którego air value wynosi 7,2, co oznacza, że to jest materac czterosezonowy. Możecie spać w nim tak samo komfortowo w lato, jak i w zimę, czy to wiosnę, jesień również. Jest to materac dosyć lekki, bardzo malutki po spakowaniu. Widzicie, mieści się dosłownie w takim małym oto woreczku. Waży 430 gramów i to jest bardzo mało. Jest to materac, który z wewnątrz jakby siebie ma taką folię NRC, coś jak folia NRC, taka do ochrony życia. Tak, co dostajemy tutaj w tym wszystkim? Opakowanie takie małe, do którego też możecie coś wsadzić i mieć jako poduszkę. Parę takich plastrów na przedziurawienie, jakby coś się stało. Jeszcze taki worek, którym napełnimy ten materac, więc to jest dobra opcja. Dosyć szybko się tym pompuje. No i sam materac z, już wam mówię, z windlockiem. Szybkim wypuszczaniem i wpuszczaniem powietrza. Myślę, wpuszczanie, windlock, fajna sprawa. Dobra, rozłóżmy sobie go. Ale jest duży. Czyli już ja mam wersję regular, są jeszcze większe i też wtedy będą cięższe. Ja już swój trochę używałem i powiem wam tak, że dobra opcja, jakby izolacja od podłoża jest bardzo, bardzo dobra, sam wskaźnik air value na to wskazuje i ma on rację, jest to dobra izolacja. Niestety w moim wypadku, w tym materacu jakbym nadmuchał, to tu jest taki lekki pasek, widać, że jest źle sklejone, więc ja trafiłem na złą wersję. Dodatkowo pamiętajcie, że te materace, ten który ja mam, jest gwarancja jest dożywotnia, więc mogę sobie go zwrócić nawet za 3 lata, jeżeli coś się odklei. Wiadomo, że to nie uwzględnia dziur spowodowanych przeze mnie, ale jednak jestem w stanie go zwrócić przez to, że właśnie mam taki ślaczek tutaj, który jest niedoklejeniem. Coś miałem wam o nim powiedzieć. Coś takiego, nie pamiętam co. A, powiem wam tak. Materac jest ten ok, ale ja osobiście brałbym szerszy, bo jest dosyć wąski. Ja jak lubię się przewracać z boku na bok, no to dosyć niewygodne to jest, bo czujecie, że jak się przykrzywiacie czy przekręcacie, no to lądujecie lekko na ziemi. Grubość tego materaca po nadmuchaniu to jest 6,4 cm, co jest dobrą opcją. Nawet bardzo dobrą opcją. Materac jest porządnie zrobiony, poza tym, że wiadomo, ta wada fabryczna, ale jakby testowałem go, przecież spałem na różnych powierzchniach, gdzieś tam nawet czasami bywało bardziej ostro i daje radę, nie przebił się i jest ok. Szybko można go napompować, jakby sprawia wrażenie trwałego. To jest ta taka nowsza wersja, bo ponoć wcześniejsza wersja była taka, że bardzo szeleściła. No u mnie on nie szeleści. Napompuję i wam pokażę, czy szeleści, czy coś się szeleści, ale mniej na pewno niż tam wszyscy pokazują. Przynajmniej mi to nie przeszkadza, ale napompuję, żeby wam pokazać. Może sobie postawię tak. Bum. To jest ten woreczek. Oj, gdzie mi spadasz? Stój, jak ci kazano. To jest ten worek do pompowania. Otwieracie sobie tutaj zawór. I ja często zapominam, czy to powinno być odkręcone, czy nie. Chyba odkręcone, ale mniejsza z tym. Teraz tak, zakładacie sobie ten worek. Worek zakładacie, zaraz to zjeżdża ze stołu, oby nie. No i rozkładacie worek. Jak jest fajna pogoda, w sensie, że jest duży wiatr, no to szybciej się to pompuje, bo szybciej się worek napełnia. Zakrywacie. No i sobie tak właśnie dmuchacie cały czas. Przeważnie ja z tego co liczyłem to chyba 10 takich pełnych worków powietrza i materac jest nadmuchany, to jest dosyć szybko. Dobra, dmucham. Przestawię się z tym 10, bo jest niewygodnie. Ła, ale się dmucha. Już prawie. Duży jest. Duży jest. W sensie dla mnie to jest jeszcze małe, chciałbym, żeby był szerszy, może tak, nie dłuższy, ale szerszy. No i co? To jest właśnie mój materac Neoair. Thermal Rest Neoair X-Therm Regular, wersji Regular. Co wam mogę o nim powiedzieć? Może go tak postawię.
to dobry materac, czterosezonowy, który opłaca się kupić, bo w lato też go możecie używać, niekoniecznie musi być tylko na zimę, a w lato będziecie bardziej komfortowo się czuli. Jest to bardzo dobra opcja. To co wam mówiłem, to jest ten pasek, który jest odklejony niestety. Zwrócę go za jakiś czas, wydaje mi się, że po tym jak przyjadę z najbliższej wyprawy, ale póki co nie przeszkadza, fajnie, że tam jest gwarancja dożywotnia i zajmują się czymś takim. Oczywiście dziurami się nie zajmują. 6,4 cm grubości, co sprawia, że nie dotykacie ziemi, podłoża. I to jest dobra izolacja, 7,4 air value, co oznacza, że ta izolacja jest naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś materace z większym air value, ale no na pewno nie są z większym przy takiej grubości materaca, może jakaś większa grubość i tak dalej. Wiadomo, że to się podnosi, ale też waga się podnosi, objętość się podnosi, wszystko się podnosi. A tu jest to fajnie zrobione, bo w środku jest coś na zasadzie tej folii NRC, która jest ułożona takimi fałkami, żeby odbijała dobrze i izolowała dobrze. Co wam mogę jeszcze o nim powiedzieć? Dobra, może zacznijmy plusy, minusy, bo się trochę rozwodzę, a chciałbym to szybko zrobić. Ten materac. Jego plusy. To, że ma air value 7,4, to jest bardzo dobrze. 6,4 cm grubości, to jest też bardzo dobrze. W porównaniu do innych materacy, w sensie może mat samopompujących i karimat, no to do karimat to jest jego objętość, która jest bardzo mała, do mat samopompujących jego waga jest też bardzo mała, 430 gramów, to jest super wagą jak na materac, który macie czterosezonowy, dożywotnia gwarancja, to jest bardzo fajne. Thermales na to daje dożywotnią gwarancję, wiadomo nie na przebicia, ale na właśnie takie odklejenia, więc spoko. Pamiętajcie, że jak jest jakieś przebicie, to zawsze je możecie, wiecie, klej czy co, bo to jest też plusem fajne, bo mi się to podoba naprawdę. Ja już nieraz go nie dmuchałem w sumie ustami, dmuchałem go za pomocą tego pump sucka od Thermaresa, który jest dołączony. Fajnie, oj, że do... Zgubiło się. O, na chwilę znikam. Dobra, już jestem. Te oto łatki są dołączone, więc spoko, jak kiedyś musiałem do innego materaca, w sumie matę samopompującej kupić sobie osobno, a tutaj dołączą wam. Co jeszcze z jego plusów? Jaki on może mieć plusy, moi drodzy? To co ja zauważyłem. Czuć w nim usługę. Produkt premium, naprawdę. Dotykając go, czuję, że on jest fajny. Naprawdę. Co jeszcze? Nie ma chyba już więcej plusów. Minusy. Jego cena to jest 1000 zł. 999 zł go kupiłem na stronie w internecie. I teraz on kosztuje tyle samo na tej samej stronie w internecie. 999 zł. To jest minus. Duży minus. Bo dałbym za niego trochę mniej. No, około 600 zł mógłbym dać, jakbym drugi raz chciał kupić. Ale i tak bym go kupił drugi raz, jakbym coś się stało, żeby cały był do wyrzucania, bo to jest dobry produkt. Co jeszcze? Minusem dla niektórych może być to, że on hałasuje, prawda? Hałasuje. Więc to też może być duży minus. Może nie każdy lubi dźwięk. Ja na przykład zasypiam jak niedźwiedź chodzi koło namiotu i drze mordę, ale nie wszyscy tak mają. Ja na przykład nie mogę światła widzieć, bo nie zasnę, ale dźwięk mi nie przeszkadza, więc to jest dla mnie ok. Dla niektórych to może być dużym minusem. Chociaż nie jest on taki głośny, nie wiem o co ludziom chodzi. Jest spoko, w sensie jakby, nawet jak się przewracacie boku na bok, nie jest jakieś głośne. Może to jest w tej nowej wersji. Jest zmniejszona ten dźwięk jest zmniejszony jakoś, ale jest ok. Minusem co jest, może być jeszcze minusem, szybko się brudzi, ale to wiecie, to tak jak używacie, tak będzie się brudził. Jeszcze minusem jest? Nie ma tu w nim minusów, ciężko jest. No nie, no minusem jest czasami może to, że fabrycznie gdzieś są takie porozklejane rzeczy. Niestety, widzicie, ja mam pasek, trafiłem na taką wersję z takim paskiem, ale fajnie, że oddam go na gwarancję i powinni to uznać. Więcej nie ma minusów. Największym jest jego cena. Jest
duża. W sensie, no ja go musiałem kupić, bo będę na takie różne wycieczki sobie jeździł, wycieczki, tripy, takie, gdzie będę na przykład w zimie też gdzieś tam nocował. Boże. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Zobaczcie sobie inne moje filmy o recenzji różnych produktów, firm. Jakbyście coś chcieli jeszcze, żebym zrecenzował w swoim własnym stylu, no to po prostu napiszcie, co byście chcieli zobaczyć. Postaram się to zgarnąć, nie wiem, dostać albo kupić, albo pożyczyć. Tak, żeby to móc zrecenzować oczywiście na dłużej, żeby to miało ręce i nogi, żebym wiedział dokładnie, co tam jest, czego nie ma. To jest plusem, minusem. No i widzimy się w następnym odcinku. Albo vlogu, albo recenzji. Tam, gdzie mnie zobaczycie, tam mnie zobaczycie. Moi drodzy, do zobaczenia wam i cześć, pa pa. Dobra, teraz to trzeba jakoś spompować. Ja może jeszcze spompowywanie szybko pokażę. A, bo tu się przekręca. O, i się spompował. To właśnie był Thermarest Neo Air X Therm Regular. Za 999 zł. Proszę bardzo.